Dzień dobry, Paulina Henik-Kloska, posłanka trzeciej drogi. Tak już będę mówił, dobrze? Polski 2050, Szymona Hołowni. Owszem, jest z nami z okręgu, to się na, stolica Konińsko, jest Konin. Konińsko-Gnieźnieńskiego. Gniezno jest tu najważniejsza rzecz, jasna. Bo pani powie, jest równie ważne jak Konin, ale jest to dość rozległy na terytorium wschodniej i centralnej Wielkopolski okręg. Dobrze, to już wiemy skąd pani kandyduje, z miejsca numer jeden, także jak państwo chcą głosować na trzecią drogę w Koninie albo gdzieś tam, to... Gnieźnie, Wrześni, Sierodzie, to Śremie, to wystrzegajcie się numeru jeden. Pani to poseł, zachęcam. Pani poseł, a teraz poważnie, zgodzi się pani ze zdaniem, że w kwestii uchodźców trzeba się zachowywać przyzwoicie i jeśli już rząd Platformy się zobowiązał, to powinniśmy ich przyjąć? Prawda jest taka, że w kwestii uchodźców przede wszystkim, i to pokazują ostatnie miesiące i tygodnie bardzo dobitnie, należy wdrożyć przede wszystkim nową politykę europejską, migracyjną. Ale zgadza się pani z tym, że należy przyjmować tych uchodźców, bo już rząd Platformy się zgodził? Ale generalnie myśmy przyjęli uchodźców ze wschodu i wykonaliśmy jako kraj europejski swoją pracę w tym zakresie. Dzisiaj powinniśmy być, jeżeli pan redaktor pyta o mechanizm relokacji, absolutnie z tego mechanizmu zwolnienia. I to Komisja ciekawe, Europejska przewiduje. Bo w takim razie pani zmieniła zdanie, bo ja cytowałem pani słowa. To pani była w 2017 roku za przymusową relokacją, za zgodą na ten mechanizm. Znaczy generalnie uważam, że kraje takie jak dzisiaj niedotknięte kryzysem migracyjnym nie mogą się od nas, Polski, odwracać plecami. Bo my również jako kraj przygraniczny mechanizm na granicy przymusowej Schengen... relokacji jest dobry, ale my akurat powinniśmy mieć wyjątek, bo przyjęliśmy ludzi z Ukrainy. Generalnie, generalnie uważam, że sam mechanizm też jest, myśmy głosowali przeciwko temu, znaczy głosowaliśmy, wypowiadaliśmy się przeciwko temu mechanizmowi. Pani się akurat wybiera za. No przecież nie, cytuję. Ale już mówię, stwierdzam, że jednak zmuszanie ludzi, i to jest moje doświadczenie na podstawie tego, co się działo u nas w ostatnich latach, jeżeli chodzi o ruch migracyjny z Ukrainy, ze wschodu. Uważam, że zmuszanie ludzi do tego, by przebywali tam, a nie gdzie indziej, a jest to jednak przymusowa relokacja, nie jest humanitarne. A nie prościej jest powiedzieć... Tak, przepraszam, pomyliłam się wtedy. Znaczy nie, generalnie tak jak powiedziałam, uważam, że my jako kraj zrobiliśmy wystarczająco wiele w ramach Solidarności Europejskiej, przyjmując czyli na swoim pani terenie mówi teraz, pani setki tysięcy, w zasadzie 1,5 miliona osób uciekających z terenu wojny. Pani i poseł, bardzo dobrze, że tę lekcję zrobiliśmy, bo pani trzeba teraz wspierać mówi naród Ursuli von der Leyen? Nie, bo Ursula von der Leyen powiedziała, że wzywa państwa członkowskie do transferowania migrantów z Włoch. Znaczy, to teraz po kolei. Po pierwsze, Unia Europejska potrzebuje nowej polityki migracyjnej, która będzie nastawiona na ale walkę z przemytnikami. Ja rozumiem, że nie zgadzamy się ale już mówię, no, trzeba zacząć walczyć z przyczynami, a nie skutkami. I niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości, blokując jednocześnie te skutki, wywołuje. Ale to rząd PiS-u sprowadza tych Afrykańczyków na Lampedusę, to muszę powiedzieć szeroko, pani nie, idzie ale już po poranku, szeroko. Po kolei. Powiedziałam, że musimy Kaczyński dzisiaj... sprowadził uchodźców na Lampedusę, tego jeszcze na nie na Lampedusę grano. Nie, ale jak dobrze wiemy, biją rekordy w wydawaniu tak. Wiz obcokrajowcom, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, nie, kasując za to dobrze. Do łapy pieniądze, bo czyli, tak to trzeba czyli nazwać. Trzeba po prostu wprost powiedzieć, to Kaczyński stworzył ten problem z uchodźcami na Lampedusie i niech on go sobie sam rozwiązuje. Nie, to rząd Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński uprawiają kompletną hipokryzję. Pani poseł, z jednej strony... Ale to pani przecież mówiła w 2017, że jest za mechanizmem przymusowej relokacji. Teraz mówi pani, że nie zmieniła zdania i jest pani przeciw. No jak to nazwać? Jeśli to nie jest hipokryzja, po kolei, to co to jest? Po kolei. Polityka migracyjna Unii Europejskiej jest potrzebna. Pani... Nowa i skuteczna. I teraz, panie redaktorze, trzy rzeczy, które trzeba zrobić. Mogę je wymienić, czy ale nie pozwoli mi pan? Bo chciałbym też inne tematy. Po pierwsze, musimy zacząć walczyć z przemytnikami, którzy handlują w bezczelny sposób marzeniami ludzi. Raz, dwa. Po drugie, musimy zacząć rozwiązywać problem tam, gdzie on powstaje, a nie przepychać ludzi między granicami. I po trzecie, kraje, które nie są dotknięte ruchem migracyjnym, powinny się solidaryzować. Nie chcę, by Holandia, Francja, Szwecja odwracały się od Polski plecami, kiedy będziemy mieli kolejny raz ruch migracyjny. Tak, kropka. Powinny nas wspierać. Poseł, i pod się... tym kątem powinny nas wspierać i Solidarność Europejska jest bardzo potrzebna. To mówiłam słowa, również w 2015 to były słowa roku. Pauliny Henik-Kloski, posłanki trzeciej drogi. Jestem absolutnie pewien, że podpisałby się pod nimi Jarosław Kaczyński,
A ja mam ale robi w praktyce zupełnie co innego. Handluje marzeniami Ryszard ludzi, Petru sprzedając wizę za grube tutaj pieniądze, w studiu i powiedział biorąc tak, łapówki. Nie ma żadnego powodu, żeby PKO BP było państwowe. Nie ma żadnego powodu, żeby Orlen był państwowy. LOT też należałoby prywatyzować. Proste pytanie, jednoznaczna odpowiedź trzeciej drogi. Czy pani jest za tym, żeby sprzedać również strategiczne spółki Skarbu Państwa? Bardzo dobrze, że pan pyta, bo jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które ma strategiczny dokument o tym, co zrobić ze spółkami Skarbu Państwa. Kompleksowy, programowy. Nie, strategiczne spółki powinny zostać w ręku państwa, natomiast nie ma powodu, dla którego państwo powinno produkować meble, lampy albo cukierki. Nie ma powodu, żeby produkowało cukierki, zwłaszcza, że cukierki tuczą. Jestem tego ofiarą. No ale dzisiaj takie spółki również znajdują się w rękach państwa zupełnie tak niezrozumiałego powodu. Pełna zgoda. 97,6% Polaków według badania IBRIS dla Polsat News też jest przeciwko prywatyzowaniu strategicznych spółek Skarbu Państwa. Czy my to określiliśmy, całą politykę wobec spółki Skarbu Państwa pani trzeba poseł od politycznych i wyczyścić z kolesiostwa. Pani i z tym będziemy walczyć, no, mamy na no to nie, błagam, konkretny już o kolesiostwie dokument. Rozmawialiśmy. Michał Gramatyka jest najlepszym przykładem tego, jak wasi ludzie walczyli z kolesiostwem. Zostawmy Michała. Michał również podpisuje się pod naszą tak, polityką, no, i będziemy zainkasował, ją wdrażać. Zainkasował 700 tysięcy za to, że pracował miesiąc w spółce Skarbu Państwa. Muszę powiedzieć, że to nie jest mógł się, ale duża pan dobrze rzecz wie, że nie mógł się rzec tej odprawy. Mógł. Nie mógł. No, mógł ją co najwyżej przeznaczyć na cele charytatywne. Ale proszę zapytać, ile tego pani przeznaczył na cele dobroczynne. Niech pani go grilluje. Już ja żywię do niego słabość. To jest człowiek, który chodził na konkurs Chopinowski i stawał w kolejkach zapewne po bilety. Zapewne trafił do pracy w spółce za kompetencje, a nie za znajomości. Nie, bo dopiero trafił potem tam dlatego, że był znanym działaczem Platformy nie, Obywatelskiej. Dopiero potem myli trafił do polityki. Nie, to jest znaczy, to jest fundamentalne. Ale dopiero potem został posłem. Porzucił pracę w spółce dla pani posłowania. Poseł, są ludzie, którzy rzucają posłowanie dla pracy w spółce. Pani poseł, to fundamentalna nieprawda. On był działaczem partyjnym od początku wieku. Więc myli się pani w tej pan sprawie. Tylko, wiecie, że ja znam lepiej biografię posła Gramatyki. Co innego. Większym pani problemem poseł, jest, jak pytanko, ktoś rzuca mandat i idzie do pracy za grube pieniądze do spółki. Ja bo tutaj wtedy rozmawiałem o pośle Jaworskim, który właśnie tak się potrafił ustawić, poseł tak, PiS-u. To jest większy problem. Zwiększy cwaniak, a nie problem. Wie pan, ja nie mam problemu z tym, jak ktoś bardziej intratną pracę rzuca dla służby państwa. A on postanowił służyć państwu na odcinku PZ-u i za rok nie, pracy i za rok posłem pracy zainkasował 200 tysięcy. Mówię o pośle Jaworskim, PiS-owcu. Powinna mnie pani wesprzeć. Ostatnie pytanie w tej części rozmowy to jest pytanie, nie pytałbym panią o to, bo już pytałem, ale PSL głosował inaczej, a wy teraz jesteście z PSL-em. No jest pytanie referendalne. To niech pani jednoznacznie odpowie. Czy mur na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Białorusią należałoby rozebrać, czy nie? Nikt nie ma takich planów. Myśmy głosowali przeciwko temu murowi, ponieważ jego budowa była finansowana nietransparentnie, ale mówiliśmy przy tym głosowaniu wyraźnie, że jeśli nasze poprawki dotyczące przyrody i finansowania bardziej transparentnego zostaną przyjęte, to będziemy za tą uchwałą. Czyli mur teraz zostawić, czy nie? Ale nikt tego już nie przypomina. Na dziś ten mur jest moim zdaniem średnio skuteczny, ale pani nikt nie poseł, ma planów tak, go rozbierać. Nie, nie, nikt nie ma go planów rozbierać. Czyli odpowiada pani jak PiS nie. A ja mówię, czy Polaka znak 4 razy tak, ale to żarty na bok. A ja zapraszam żeby powstał już do pewnie RM. Oczywiście. Do RMF24, do Interi.pl. Zapraszam serdecznie. Dlaczego mi pani odbiera prawo na przykład do trollowania PiS-u? Ja uważam, że jeżeli ktoś stawia 4 pytania niepoważne w referendum, to można tak jak wy się oburzać, a można tak jak ja to trollować. Znaczy, panie redaktorze, no ja chciałam powiedzieć, że absolutnie jestem za tym, by zapytać w referendum, czy ludzie chcą walki z kolesiostwem i wyrzucenia ze spółek Skarbu Państwa wszystkich nominatów PiS-u. Tak zagłosowałabym w takim referendum. Ja tak trzeba spółki pytania Skarbu Państwa. Czy jesteś za likwidacją na przykład Sejmu? Bardzo dobre pytanie na przykład. O Bajtków. Nie, no, a likwidacja Sejmu. Wie pan, ile ludzi by było za likwidacją Sejmu? Ale to wtedy rozumiem, Sejmu chce pan, żeby Polską rządził naczelnik. Tak. Nie, jestem przeciwko taniej likwidacji demokracji w Polsce. Byłby demokratycznie wybieranym naczelnikiem. Mógłby być nawet losowany. Pani poseł, a teraz poważnie. Rozumiem, że wy twardo, wy Polska 2050, chociaż Ryszard Petru nie nauczył się tej nazwy i ciągle twierdzi, że to jest 2050. Otóż wy przepytam.
Był tu w studiu, próbowałem go przekonać, że tak się nie mówi, ale on twierdził twardo, że mówi się Polska 2050. Zaraz po programie zadzwonię do Ryszarda Petru. No, niech się pan spodziewa, panie Ryszardzie. Sorry, że pana wydałem. To jakiś skandal w ogóle. Dobrze, czy Polska 2050 2050. z Niemcami powinna, znaczy wy uważacie, że nie powinniśmy głosować referendum, tak? Że trzeba zbojkotować referendum. Ja w ogóle to jestem poruszona i to jest jakiś skandal, że nie, po 80... Nie, można uzyskać od pani odpowiedzi tak lub nie. Ale to po kolei. Właśnie zaraz po kolei. Najpierw będzie długi wstęp, tak? Nie, krótki. Obiecuję. To jest skandal, że po 89 roku żaden rząd nie zarządził żadnego referendum, które byłoby zwołane na wniosek obywateli. Wszystkie wnioski obywateli w sprawie referendum zostały zniszczone, zmielone w niszczarce i ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. To pokazuje, jak politycy podchodzą do idei referendalnej tylko wtedy, kiedy chcą politycznie wykorzystać referendum do swoich prymitywnych politycznych celów. A pamięta pani, kiedy było ostatnie referendum? Tak, Bronisława Komorowskiego. Brała również, w nim pani udział? Brałam w nim udział. O, proszę. Brałam w nim udział. Rzadki okaz. Ale... Było was tam niewielu. Tam chociaż były bardziej poważne pytania, tak? Bo faktycznie coś miało ustalić. A dzisiaj nie wiem, co ma ustalić pytanie na Boga Świętego. O, ja zadałem jedno proste pytanie. Czy wy... I teraz czy pójdziemy, tak? Na referendum. Czy będziecie namawiali ja do bojkotu? Nie zostawiliśmy wolę naszym wyborcom. To są mądrzy ludzie, potrafią różnić próbę agitacji w lokalu wyborczym od próby przeprowadzenia referendum i agitacja, zapytania poważnie. Nie, no, dla mnie to jest agitacja wyborcza. No ale to jest, karta referendalna jest ulotką rządu, bo oni próbowali w ten sposób realizować swoją politykę. Pani poseł. Natomiast ludzie podejmą sami decyzje i ja mogę tylko powiedzieć, co ja zrobię. Nie pobiorę karty referendalnej. Myśmy wnioskowali wnioskowaliśmy za tym, by przesunąć dzień referendum na inny dzień niż wybory. Pani mnie dzisiaj wykończy, naprawdę, jak proszę słowo bardzo. Honoru. Ja nie, chcę, nie jest jedno, moim celem pytanie, wykończyć redaktora Mazurka. Udaje się pani na razie, udaje się. Jestem bezbronny wobec tego potoku. Chciałem tylko zapytać, bo PSL mówi inaczej. PSL mówi, bierzmy udział w referendum. Pytam, czy jest coś, co was z PSL-em naprawdę łączy. Cała masa spraw. A ja mam takie poczucie, że ja akurat być może w przeciwieństwie do pani, ale ja sobie przejrzałem listy Polski 2050 w całym kraju. Z głębokim zdumieniem odkryłem, że są tam ludzie o bardzo różnych poglądach i głosowanie na Polskę 2050 to jest jak rosyjska ruletka. Albo mi się trafi jakiś liberał, taki jak pani na przykład, który jest zwolennikiem legalnej aborcji, albo mi się trafi jakaś hardkorowa konserwa, która wręcz przeciwnie wsadzałaby za to do więzienia, na przykład. No i teraz pytanie... Nie jestem takiej osoby, która chce wsadzać za więzienia. Ja pani później poznam, nie ma sensu tych ludzi teraz dekonspirować, zwłaszcza, że nie startują z jedynek, tylko na przykład z miejsc innych. Ale ja powiem tak, nas w Polsce 2050 łączy przede wszystkim nasze cele, które mamy zapisane w naszych ideach programowych i również to samo połączyło nas z PSL-em. Znaczy nie przez przypadek zaczęliśmy rozmowy koalicyjne od listy wspólnych spraw przyszłego rządu. Boję się zadać kolejne pytanie. Słucham. A potrafi pani odpowiedzieć krótko? Tak tylko, zawsze odpowiadam krótko. Dobra, to teraz 20 sekund odpowiedzi na pytanie, które zadaję. Czemu Polska 2050 nie chce wziąć udziału w marszu Miliona Serc, który organizuje Platforma 1 października w Warszawie? Jest kampania wyborcza. Każdy realizuje swoje wyborcze wiece, swoje wyborcze imprezy i eventy i mobilizuje swoich wyborców. A uważamy, że ostatnie tygodnie tej kampanii należy poświęcić na bycie w całej Polsce. Ja każdego dnia jestem na wsi, w małych miasteczkach i tam naprawdę ludzie cieszą się na widok polityka opozycji. Przepraszam, ludzie cieszą się na widok polityka. Opozycji tak, bo tam ludzie bardzo często nie zaglądają. Może chcą uciechy, byłam dlatego w Głubowie, w Fałkowie, byłam w Dziekanowicach, w Lednogórze. Przepraszam to są bardzo. Naprawdę malutkie miejscowości. I oni się cieszą, jak widzą politykę opozycji, to się cieszą. W ogóle jak widzą są polityka. Są zdziwieni, że ktoś tam zajrzał do nich i naprawdę chętnie rozmawiają o polityce. Nie, to, że rozmawiają o polityce, tak, ale wie pani, to należy tych ludzi jakoś uhonorować szczególnie, bo ja...
proszę mi wybaczyć, na ile ja znam ludzi, to oni raczej nie tęsknią za kontaktem z politykami. I raczej mam wrażenie, że pognali. Tutaj jest pan w błędzie. Czy generalnie spotkać polityka na ulicy Warszawy jest bardzo łatwo. Spotkać polityka na wsi jest dużo trudniej. I naprawdę jest zdziwienie, jak polityk do domu, nie wiem, bloku popegeerowskiego zapuka do drzwi i przynosi osobiście ulotkę. Maria, jakbyście mi jeszcze łazili po domach, to naprawdę psem bym poszedł. Ja osobiście roznoszę własne ulotki również w takich miejscach i bardzo często mam tam bardzo dobre rozmowy. Ludzie chodu, naprawdę politycy będą chodzić po domach, będą jeszcze wam sprawdzać, jak mieszkacie. Pani poseł, a propos domów, to jest hasło, zobowiązanie, gwarancja Szymona Hołowni, jedna z 12. Mieszkanie w dobrej cenie. Czy byłaby pani w stanie 20 sekund wyjaśnić, co to jest dobra cena i jak chcecie zapewnić mieszkania w dobrej cenie? Zwiększając podaż, a nie popyt. Jeżeli podkręcamy popyt, to podkręcamy cenę. Zwiększamy, no dzisiaj oczywiście ona jest różna w mieście. Chodzi o to, żeby ceny mieszkań nie rosły w tak dynamicznym tempie, w jakim rosły w ostatnich latach. Co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim uwolnić ziemię pod budownictwo mieszkaniowe. Deweloperzy już do pani lecą z kwiatami. Wie pani, czym to się skończy? Tym, że Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie, które jest rezerwatem, które chce deweloper zabudować, będzie przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Nie, no to trzeba wdrożyć mądrą politykę obrotu ziemią. Nie niszcząc, my jesteśmy absolutnie przeciwko temu, żeby niszczyć tereny chronione. Wręcz przeciwnie, chcemy zwiększać ochronę tych terenów. Postawią. Natomiast to, co trzeba zrobić, i widzi pan, to jest podstawowa, fundamentalny problem. Dzisiaj jednym z problemów, dla których nie jesteśmy w stanie budować miliona mieszkań w ciągu kadencji Sejmu, czyli w ciągu 4 lat, to jest niedostępność ziemi pod długi proces uchwalania na przykład planów zagospodarowania przestrzennego. Inna z tych gwarancji to akademik, ja cytuję teraz, akademik za złotówkę dla studentów z mniejszych miast. To ja mam pytanie, po pierwsze, co to jest mniejsze miasto? Znaczy, generalnie dzisiaj jest tak, przepraszam, generalnie to zostawmy, a w szczegółach. Co to jest mniejsze miasto? Znaczy, chodzi o to, że na przykład ludzi spoza Warszawy również udostępnić możliwość realizowania marzeń o studiach w Warszawie, jeśli mają zdolność. Ale tylko z mniejszych miast, czyli jak oni są z Krakowa albo z Białegostoku, jak Szymon Hołownia, który pochodzi z Białegostoku, przyjechałby Szymon Hołownia do Warszawy, to jest z dużego miasta. Czy generalnie chodzi o to, żeby udostępnić młodym ludziom akademiki. To jest niezwykle ważne i z tego postulatu... Mówicie akademik za złotówkę dla studentów z mniejszych miast. Chodzi o ideę, że dużo trudniej... Czyli tak naprawdę żadnych akademików nie będzie, bo będzie. Pani później powie, to tylko taka idea była. Sęk w tym, że nie inwestowanie... Sęk w tym, że wam nie można wierzyć, bo pani mówi, że to nie jest program, tylko idea. Ale pan mi nie daje wytłumaczyć, o co chodzi w tym niezwykle ważnym postulacie. Już. Tak? Mogę? Tak. Dobrze, cieszę się bardzo. Dzisiaj ludzi z mniejszych miejscowości i miast bardzo często nie stać na studia w większym mieście. Czy to jest Białystok, to jest Warszawa, czy to jest Poznań, czy to jest Wrocław, bo muszą korzystać z mieszkań dostępnych na rynku. Wszystko wiemy. Proszę ceny mi powiedzieć... czynszów tak drastycznie wzrosły, że rodziców nie stać na ich utrzymanie. Pani nie mówi, co zrobicie. Trzeba wybudować akademiki, żeby ludzie z mniejszych miejscowości mogli również pozwolić sobie na studia. Dlaczego pani mówi akademik za złotówkę dla studentów z mniejszych miast, a nie mówi pani na przykład, proszę pozwolić dokończyć, akademik za złotówkę dla biedniejszych studentów. No bo na przykład biedny student, naprawdę pochodzący z ubogiej rodziny w Białymstoku, jeśli chce studiować białorutenistykę, czyli język białoruski, musi jechać do Warszawy, bo w Białymstoku akurat na uniwersytecie się nie opłaca. No więc chcę przyjechać do Warszawy na studia, żeby studiować język białoruski. I również białoruski. Uważam, w takim przypadku ta osoba powinna skorzystać z tego programu. Jest z dużego miasta. Nie wiem, co miał dokładnie w tej wypowiedzi Szymon. Nasz to są wasze gwarancje na piśmie. Nasz program ma... To nie jest wypowiedź, cytat Szymona. Ja powiem tak. Nasz program ma zapewnić... nie jest na waszej gwarancji, no trudno. Nasz program ma zapewnić ludziom
możliwość studiów na wymarzonym kierunku. Dlaczego nie mówicie, że dla biedniejszych studentów będzie darmowy, akademik? No za złotówkę to de facto darmowy. A mówicie dla mniejszych nawet miast. Nawet rodzin średnio zamożnych średnio stać, wie pan, na to, by posłać dwójkę dzieci do Warszawy, wynająć mieszkanie za 3000, czy no, pokój za 2, no bo takie są dzisiaj ceny. Więc przepraszam, nawet ktoś, kto zarabia średnią pensję, ma problem z utrzymaniem dwójki studentów w Warszawie. Pełna zgoda, tak się dzieje. I ja naprawdę z tego postulatu nie ma co się stać. Ale ja się nie nawet śmieję, jeśli on dzisiaj jest niedopracowany, idea jest niezwykle słuszna poseł, i zasadna. Ja się z waszych postulatów nie śmieję, bo wy chcecie, dokładnie tak jak PiS mniej więcej w tych referendach, zadaje pytania, na które wszyscy się zgadzają, a wy zadajecie... I my to... je zrealizujemy, tak, te postulaty. Czyli akademiki będą za złotówkę, jak będzie rządziła Polska 2050. Muszą być, jeżeli chcemy inwestować w młode pokolenie. Tylko wie pani, ja... Ale naprawdę pan, nie, naprawdę no pan uważa, że na przykład problem zdolności finansowych powinien blokować uboższe czy też no, średnio tak zarabiające rodziny przed finansowaniem. No właśnie. Nikt, wszyscy ale nikt są nie za. Wpadł do tej pory, że jednak trzeba budować akademiki, żeby umożliwić studiowanie osobom z mniejszych miejscowości, spoza dużych ośrodków, no to głównie jest ten problem. Ale oczywiście, jeżeli ktoś z Białegostoku chciałby przyjechać na jakieś studia, nie wiem, a zwłaszcza te brakujące, na których brakuje nam rąk do pracy tutaj w Warszawie i podnosić swoje co kwalifikacje. Rąk do pracy? Jak ktoś wpadnie na pomysł, żeby studiować filozofię, to nie może? Znaczy, no cała... Nie, no oczywiście, że może, natomiast polityka państwa powinna być nakierowana jednak mimo wszystko na te, uważam, też powinna kierować, otwierając większą ilość... No nie, no jeżeli brakuje jeszcze nam lekarzy, to trzeba uwalniać liczbę miejsc lekarskich. No to wie pani, to teraz w tej chwili studia lekarskie otwierane są wszędzie, w każdym mniejszym mieście. No ale mieście. Na przykład nie rezydentury Elbląg. I to... Ale mówi pani teraz o rezydentury, to nie jest studia ale to lekarskie. Musi cała polityka iść, tak? Polityka kształcenia młodego pokolenia. Pani poseł, ostatnie pytanie, bo czas nas nagli, to jest pytanie o bardzo poważną sprawę, która się dzieje w tej chwili. Ukraina pozywa Polskę, Słowację i Węgry, więc nie jesteśmy sami. Zaraz pozwie również Bułgarię, jak słyszymy, bo Bułgaria dołącza się do częściowego embarga na produkty ukraińskie. No, prezydent Zełenski w bardzo emocjonalny sposób wypowiada się o tych, którzy, tak jak Polska, to embargo ustanowili. Dlaczego nie ma embarga europejskiego? Dlaczego Europa nie chce wspólnego mechanizmu, tylko każde z tych państw musi samo wprowadzać jednostronne przepisy? Absolutnie. Znaczy, musimy pamiętać, że poza tym, że Ukraina jest na etapie wojny i trzeba ją wspierać, tak. No to jakby tam też są interesy, które pan prezydent reprezentuje. I te dwie kwestie należy rozgraniczyć. Natomiast my musimy doprowadzić, znaczy to jest moim zdaniem słabość argumentów i niewłaściwe reprezentowanie naszych interesów w Brukseli przez obecny rząd. Rozumiem. To jest winne znowu rządu. Dobra, to rok temu można było postawić i pchać politykę kaucyjną. Pani poseł, transfer zboża i produktów rolnych, tak? Michał Kołodziejczak. Zalewanie i niszczenie naszego rolnictwa, nie. Skąd pani awantura z Michałem Kołodziejczakiem? Paulina Henik-Kloska mówiła tak. Michał Kołodziejczak deklarował, że po wyborach chce doprowadzić do kryzysu konstytucyjnego i nie zamierza tworzyć demokratycznego rządu, zwłaszcza z Donaldem Tuskiem na czele. A zaatakowała go pani, że całkowicie zmienił zdanie, jest chorą giewką. Jedynka pani przyjaciół z Koalicji Obywatelskiej to chorągiewka, która nie chce demokratycznego rządu i chce kryzysu konstytucyjnego. Znaczy tak nam deklarował, kiedy rozpoczynaliśmy, przyszedł do nas chcąc wejść do koalicji Trzecia Droga, absolutnie deklarował i to mówię z pełną świadomością tego, jak wyglądały rozmowy i wiedzą z pierwszej ręki od kolegów, którzy te rozmowy prowadzili, że nie chce żadnego żadnej współpracy z Donaldem Tuskiem. No 2 tygodnie później znalazł się jako jedynka na liście Koalicji Obywatelskiej, ale odpowiedzialność za to bierze Donald Tusk. Natomiast no oczywiście cała droga Michała Kołodziejczaka jest jaka jest. Ja przypomnę, że swoją karierę polityczną zaczynał od sojuszu z narodowcami panem Bąkiewiczem. No, zaczynał od protestów przeciwko aborcji. Przeciwko Polsce, która... Nie, on,
Pan Michał Kołodziejczak protestował przeciwko polityce polskiej, która doprowadziła do tego, że Rosjanie nałożyli na nas embargo na polskie jabłka. To jeszcze był rząd Tuska, przeciwko temu protestował. I wtedy też opowiadał się za dobrymi stosunkami z Rosją. Pana Dudy na prezydenta. Tak jest. Pamiętam ten czas. Był za Dudą na prezydenta? Tak, no, jest nawet takie zdjęcia z koszulką Duda. Mój Boże, pierwszy obrońca Michał wsi. Kołodziejczak, kogo on nie popierał, a teraz się przytuli, a teraz się tuli do Rachonia. Ale to jest odpowiedzialność Donalda Tuska. Każdy by się chciał przytulić do redaktora Rachonia. Pozdrawiam serdecznie pana Michała Kołodziejczaka, prawda? Pozdrawiamy, życzę dobrego wyniku w okręgu koniecko-gnieźnieńskim. Niech się pan tuli ja do pracuję, mniejszych, bo na zdjęciu ja tego pracuję na swój wynik, pan Michał na swój. Kłaniamy się nisko, do widzenia. Do widzenia.